Kiedy przed tygodniem przekazałaś mi replikę Lily, rozpłakałaś się. Mimo to nie zachowywałaś się agresywnie. To postęp. Opowiedz, jak wyglądał twój tydzień? Miałaś problemy z opanowaniem emocji? Dzień później jechałam autostradą i jeden samochód zajechał mi drogę. Niemal we mnie uderzył. Myślałam, że popsuje mi cały dzień, ale wiesz, co zrobiłam? Wzięłam głęboki oddech, zapanowałam nad złością i uratowałam sobie dzień. Później pojechałam do sklepu. Na parkingu ten sam samochód zajechał mi drogę i zajął moje miejsce. Wysiadłam z auta, podeszłam do nich i wiesz, co zrobiłam? Wzięłam głęboki oddech, zapanowałam nad złością, wróciłam do samochodu i znalazłam nowe miejsce. Doskonale. Powiem ponownie. Postęp. Później weszłam do sklepu spożywczego, gdzie stanęłam w 30-minutowej kolejce. Podchodzę do lady, a to demoniczne babsko wpycha się przede mnie. Możesz opisać to demoniczne babsko? Pewnie. Miała tęczowe włosy, wielkie oczy, guziki, czerwoną szminkę na ustach. Zupełnie jakby rozmazaną na twarzy krew. A te jej zęby, straszne, wyglądały jak małe czaszki. Rozzłościło cię to? Cóż. Cisnęłam nią w trzecią alejkę i poprawiłam bochenkiem, ale wiesz co potem? Wzięłam głęboki oddech, zapanowałam nad emocjami i wyszłam ze sklepu. Dobrze. Sądzę, że jeszcze musimy popracować.